Witam czytelników serwiskadrowego.pl. Nazywam się Mariusz Pigulski. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na kilka najczęściej trafiających do nas pytań z zakresu umów zlecenia i umów o dzieło. Serdecznie zapraszam. Co zrobić, gdy zleceniobiorca, mimo umownych ustaleń, nie przedstawia informacji o ilości przepracowanych w danym miesiącu godzin? Zakłady pracy niejednokrotnie nie wiedzą, jak postępować w sytuacji, gdy zleceniobiorca, pomimo umownych ustaleń, nie przedstawia nam informacji o liczbie przepracowanych w danym miesiącu godzin oraz czy taka sytuacja może powodować wstrzymanie wypłaty należnego mu wynagrodzenia za dany miesiąc. Zacznijmy od odpowiedzi na drugie pytanie, która brzmi tak. Możemy wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia, kiedy nie posiadamy po prostu pełnej informacji o liczbie godzin, czyli informacji, które de facto uniemożliwiają nam naliczenie wynagrodzenia w danym miesiącu. Oczywiście trzeba podjąć działania, których celem będzie wymuszenie na zleceniobiorcy jak najszybsze dostarczenia informacji o liczbie godzin. Trzeba podjąć starania, aby takie sytuacje pojawiały się jak najrzadziej. I właśnie, tu przechodzimy do pierwszego pytania, czyli jak wymóc na zleceniobiorcy terminowe składanie informacji o liczbie przepracowanych godzin w danym miesiącu. Pamiętajmy, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny praktycznie według własnego uznania, byleby jego cel ani treść nie sprzeciwiały się zasadom współżycia społecznego, ustawie ani naturze tego stosunku. Dlatego też w umowie zlecenia możemy przewidywać zapisy, które będą obligowały zleceniobiorcę do przedstawienia informacji o liczbie godzin w konkretnym terminie. Innymi słowy, możemy w umowie zapisać takie treści, które będą przewidywały składanie tej informacji do konkretnego dnia, czy nawet do konkretnej godziny. Zapisy umowne mogą także przewidywać postanowienia o karach finansowych za nieprzestrzeganie postanowień umowy zlecenia. Czyli w treści umowy zlecenia możemy wpisać na przykład, że jeżeli zleceniobiorca nie przedstawi nam informacji o liczbie przepracowanych godzin do konkretnego terminu, wówczas będzie musiał zapłacić odpowiednią karę. Oczywiście taka kara finansowa nie powinna być nazbyt wygórowana, lecz adekwatna do przewinienia. Czyli no tutaj stosowanie tej kary powinno odbywać się w ramach, że tak powiem, zdrowego rozsądku. Stosowanie kar nazbyt wygórowanych i nazbyt często może stać się przedmiotem zainteresowania choćby PIP. Szczegółowy opis wszystkich poruszonych przeze mnie dzisiaj kwestii i zgłębienie wszystkich ważnych aspektów w zakresie umów zlecenia i umów o dzieło odnajdziecie w naszej nowej publikacji Wszystko o umowach zlecenia i o dzieło. W naszej książki dowiecie się m.in. kiedy można bezpiecznie zawierać umowy o dzieło i jak odbierać dzieło, jak powinna wyglądać treść umowy o dzieło, jak napisać skuteczne odwołanie od decyzji ZUS podważającej umowę o dzieło, jak ustalać wynagrodzenie za dzieło, jakie zapisy stosować, by chronić interesy zakładu pracy, kiedy można zawierać umowy cywilnoprawne z własnym pracownikiem, jakich błędów unikać przy stosowaniu nowych przepisów o minimalnej stawce godzinowej, jakie są pomysły na unikanie konieczności wypłacania stawki minimalnej, jak kontrolować liczby godzin wykonywania umowy zlecenia, czy wynagrodzenie za zlecenie może wypłacać po zakończeniu miesiąca, jak prawidłowo sporządzać rachunki do umów zlecenia i o dzieło, jak właściwie naliczać podatek i składki ZUS od umów cywilnoprawnych, jak zgodnie z prawem rozliczać zatrudnionych obcokrajowców, jakie zwolnienia podatkowo-składkowe można stosować przy zleceniach, czy trzeba korygować podatki po uznaniu umowy o dzieło za umowę zlecenia, kiedy wolno stosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%, jak stworzyć w firmie instrukcję procedowania i rozliczania umów cywilnych, jak naliczać zasiłki dla zleceniobiorców, jak zgodnie z prawem dokonywać potrąceń z umów zlecenia i o dzieło.